Piknik, bezpieczne wakacje 2017 nad zalewem Arkadia i w towarzystwie służb mundurowych miał już się odbyć na początku wakacji, jednak kapryśna pogoda pokrzyżowała plany organizatorom, opóźniając termin imprezy. Wreszcie w ostatni czwartek chmurna aura opuściła nasze miasto, a doroczna zabawa mogła odbyć się bez przeszkód. Akcja pod hasłem Bezpieczne wakacje odbywa się już od lat i zawsze przy udziale służb ratunkowych WOPR-u, Straży Pożarnej oraz Policji. Strażacy przy tej okazji najczęściej prezentują sprzęt ratownictwa wodnego, który tradycyjnie wzbudza ogromne zainteresowanie. To jest łódź ratownicza Ponto Ratowniczy Suwalskiej Straży Pożarnej, używany w akcjach ratowniczych na akwenach wodnych. Jest przewidziany na 12 osób. Bierze udział w akcjach różnego typu, również w akcjach powodziowych. Silnik jest o mocy 90 koni. Mamy do zabezpieczenia bardzo dużo jezior o dużej powierzchni. Bardzo przydaje się właśnie takiego typu łódź, która jest bardzo szybka. Rozwija prędkość do 60 km na godzinę. Nasi milusińscy zobaczyli, jak wygląda ekwipunek nurka, skafander i płetwy. Zobaczcie, co Noek musi mieć na plecach. O Boże, ile to waży? No to możecie spróbować, ile to waży, tylko że pytajcie o tako. W tym momencie. O kurna. Mogę? Mogę. Mogę? Wyscy! Ej, pozwól się. To jest chyba cięższe od mojego psa. Mogę zobaczyć. To waży chyba z 50 kilo. Dokładnie. I jako ciekawostkę. Ej, mogę? Mogę wam powiedzieć. Tylko nie, tylko uważajcie, żeby to nie spadło. I jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że zakładając to na plecy, Nurek jeszcze nie może się zanurzyć. Ponieważ ubranie, które ma na sobie, ma dużą wyporność, ma dużo pęcherzyku powietrza w środku, materiał, prawda? No tak. Bo materiał jest gruby, to jeszcze musi dołożyć taki pas ołowiany. Zobaczcie, ile to waży jeszcze. O Jezu, nie, to dla mnie taki nurko. Jak widać, Nurek musi wykazać się niemałą tężyzną i atletyczną wprost siłą, by udźwignąć ładunek. Jak Nurek się zanurzy już pod wodę, to on czuje się jak rybka. Nie czuje żadnego obciążenia. Wtedy pod wodą Nurek nie jest zmęczony, nie czuje tego właśnie całego balastu. I wtedy może swobodnie się poruszać, bo płetwy mu w tym pomagają. Kolejki ustawiały się nie tylko do strażaków, ale także do ich kolegów policjantów. Komenda Miejska Policji wystawiła kilka pojazdów służbowych oraz motocykle, które służą im w codziennej pracy. To jest ambulans ruchu drogowego, który służy do zabezpieczenia zdarzeń drogowych, tak? Tak samo jak motory. W dalszej części jest pojazd Wydziału Prewencji. Poruszają dzielnicowi, pełniąc codzienne obowiązki służbowe, tak? Drogowe to jakie? Wypadki. Ten akurat pojazd służy do obsługi wypadków, tak, drogowych. Może również obsługiwać kolizje drogowe, ale z uwagi na wyposażenie tego pojazdu, tak, czyli na urządzenia zamontowane na tym pojeździe, on jest bardziej używany do takich poważniejszych zdarzeń drogowych, tak? Ambulans policyjny, choć na pierwszy rzut oka wygląda jak inne samochody tego typu, ma do spełnienia bardzo ważną funkcję. W tylnej części pojazdu znajduje się agregat, który umożliwia nam skorzystanie z urządzeń, gdzie jest potrzebny prąd, tak? Tak samo wewnątrz pojazdu, w części, w której policjant może sporządzać jakąśkolwiek dokumentację, mamy podłączenia do laptopów, drukarek, no do tych urządzeń, które służą do sporządzenia dokumentacji. Mamy zaporę. Zapora służy też do prawidłowego oznakowania jezdni w chwili, gdy mamy to zdarzenie drogowe dane, żeby kierowca zbliżający się wiedział o tym zdarzeniu i jak je ominąć, tak, w sposób prawidłowy. Drabinki, pachołki. Dodatkowo mamy świetne sygnały, tak? Dzieci, jeśli już o coś pytają, to chcą wiedzieć, do czego służą sygnały dźwiękowe. Tłumaczymy, że funkcjonariusze nie mogą sobie tak dla zabawy i dla siebie używać, nadużywać tych sygnałów. Bezpieczne wakacje nad zalewem nie mogły obyć się bez udziału WOPR-u. Ratownicy przedstawili maluchom zasady pierwszej pomocy. Małym adresatom imprezy, jak sami zgodnie przyznali, bardzo się tu podobało. Było wprost idealnie. Dlaczego? No bo możemy się dużo dowiedzieć o tym, co mamy robić, czego nie mamy robić przed... A wiesz, co robi policja i straż pożarna? Ratują ludzi. Mogliśmy przymierzać różne rzeczy. No. Boże, i... Bo...
motorówki. Mogliśmy wsiadać do wozów. Co przywieziono? Takie sprzęty do nurkowania, jak się ratuje ludzi. Taką piankę na głowę. Tatka im tyska jest najfajniejsza. Różne można wygrać nagrody. Patrzy się, jak nurkują, uchodzi się do różnych pojazdów. Jest ekstra po prostu.